Cześć, z tej strony Ola Lert z najlepszych kursów angielskiego. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii Łatwo i Powoli – Rozmówki u Oli. A dzisiaj będziemy się sprawnie i swobodnie dogadywać w języku angielskim dzięki wyrażeniu that is, albo w skrócie that's. Czy to wyrażenie jest naprawdę tak bardzo przydatne i użyteczne? Dokładnie tak, czyli that's right. That's right. That is right. To prawda, to poprawne, to się zgadza. Powtarzaj za mną. That's right. That's right. Czy oby na pewno? Czy to prawda? That's right. Możemy też użyć tego wyrażenia w bardzo fajny sposób, kiedy ktoś pyta: oh, you must be Alex, you must be Ola. Pamiętacie to z zeszłego odcinka? I wtedy, żeby potwierdzić, powiemy that's me. That's me. Oczywiście tutaj to nam się przyda w innych sytuacjach, kiedy potrzebujemy powiedzieć to ja. Na przykład jak jesteście w przychodni lekarskiej i wychodzi lekarz i mówi pani Led i wy mówicie o, that's me, to ja. Ok? Czyli tyle razy, ile potrzebujemy się zgłosić, powiedzieć, że to my, to powiemy that's me. I jeżeli coś nam się nie uda, na coś mieliśmy nadzieję i okazuje się, że jednak się to nie wydarzy, to potrzebujemy wiedzieć, jak powiedzieć oj, to szkoda. Jak to powiemy po angielsku? That's a pity. That's a pity. That's a pity, czyli a to szkoda. Dzisiaj niestety nie będzie angielskiego. Oh, that's a pity. Albo nie będziemy mogli przyjść na urodziny Maciusia. Oh, that's a pity. Jaka szkoda. That's a pity. W inny sposób, że no, że szkoda. Oj, to szkoda. Możemy powiedzieć that's a pity. Możemy powiedzieć that's a shame. Co ciekawe, gdybyśmy to chcieli przetłumaczyć słowo po słowie, to to by zostało przetłumaczone jako ale wstyd. Dlatego, że shame to wstyd. Ale my już wiemy, że w języku angielskim nie wszystko tłumaczy się słowo po słowie dokładnie na język polski. I tak właśnie jest. W tym przypadku that's a shame oznacza tyle, co ojej, ale szkoda. No dobra, jeżeli ktoś nam coś daje, coś oferuje, albo jest po prostu dla nas miły, w jaki sposób możemy powiedzieć ojej, ale miło z Twojej strony, dziękuję, ale miło. Powiemy that's kind of you. That's kind of you. That's kind of you. That's kind of you, czyli miło z Twojej strony. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że kind of będziemy czytać jako jeden wyraz. Kind of. Tak samo jak that's a pity, that's a shame. Tutaj te wyrazy nam się łączą w jedno. That's a pity, that's a shame, kind of you. That's kind of you. Jak miło z Twojej strony. Jeżeli ja chciałabym zgłosić, że coś nie działa tak, jak powinno, to powiem that's not working. That's not working. Pamiętajmy o tym, że tutaj to is powoduje, że mogę takie sobie zdanie zbudować, bo tak naprawdę tutaj jest napisane that is not working. I kiedy budujemy jakieś zdanie w continuousie, to potrzebujemy mieć to is i tutaj czasownik z końcówką ing. That's not working. No nie, no to nie działa po prostu. Czyli przykład. Jesteś u lekarza i mówisz, że masz od 2 tygodni kaszel i że brałaś już syrop, ale that's not working. To nie pomaga, to nie działa. Ok, więc potrzebujesz coś innego. Też w kontekście gdzieś niespełnionych naszych oczekiwań, możemy powiedzieć, że no to nie tego się spodziewałam. Jak to powiemy w języku angielskim? That's not what I expected. That's not what I expected. That's not
what I expected. I teraz zauważmy, że będą nam się te słowa łączyły. What I expected. Nam się to wszystko połączy w jedną zlepkę. Powtórz. What I, what I, what I, what I expected. What I expected. Tutaj I, w wymowie to jest I, ale ponieważ kolejny wyraz zaczyna się od samogłoski, to my tutaj dodamy jeszcze I w wymowie, czyli I expected, I expected. That's not what I expected. That's not what I expected. Macie pracownika, który dostarczył Wam pracę, która nie spełnia standardów, jakich oczekiwaliście, więc mówicie that's not what I expected. To nie tego się spodziewałam. I teraz, jeżeli to Ty jesteś takim pracownikiem, któremu się zarzuca, że nie do końca wykonał pracę tak, jak powinien, to możesz powiedzieć, jeżeli ktoś Ci powie, no, Twoja praca została wykonana niechlujnie, no Ty powiesz, that's not true. To nieprawda. That's not true. That's not true. That's not true. Fajna tutaj rzecz też. Zauważcie, że tutaj mamy ty na końcu wyrazu i ty na początku wyrazu. I co teraz będziemy mówić? Powiemy not true, not true, czy coś innego? No powiemy coś innego. That's not true. To ty w wymowie tylko zniknie tutaj. Więc będę mówiła that's not true, not true. Słyszycie? That's not true. Okej, dobra. W takim razie, jak powiedzieć, że tak się nie robi? That's not how you do it. Pozwólcie tylko, że Wam tutaj dodam kontekst, bo jest on niezbędny. Ja chcę powiedzieć, że tak się tego nie robi. Czyli ktoś tutaj wykonuje jakąś pracę, a ja chcę go poprawić i powiedzieć, nie, tak tego się nie robi, robi się to inaczej, ok? W takim sensie, a nie w sensie, no, tak to się nie robi, tak się nie robi, wiesz, bo to jest nieetyczne, to jest niefajne. Nie w tym sensie. W sensie, that's not how you do it, to jest, tak tego się nie robi i robi się to inaczej. That's not how you do it. That's not how you do it. Do it wymawiamy jako jeden wyraz. That's not how you do it. Okej. I ostatnie wyrażenie. To nie to miałam na myśli. To będzie that's not what I meant. 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 No nie to miałam na myśli. No, przykro mi, że tak nie zrozumiałeś. To nie to miałam na myśli. That's not what I meant. No dobra, to w takim razie przetestujmy się i zobaczmy, co z tego materiału dzisiejszego zostało nam w głowie. Najpierw z angielskiego na polski, bo tak jest łatwiej. Testujemy nasze rozumienie języka angielskiego. Co oznacza angielskie wyrażenie? That's right. That's right. Tak, to prawda. Co oznacza wyrażenie? That's me. That's me. To ja. Co oznacza angielskie wyrażenie? That's a pity. Oh, that's a pity. Ojej. Szkoda. Co będzie oznaczało wyrażenie? That's a shame. Oh, that's a shame. Tak samo. Ojej, ale szkoda, to szkoda. Dobra, wyrażenie. Oh, that's kind of you. That's kind of you. O, jak miło z Twojej strony. Dobra, co będzie oznaczało wyrażenie? That's not working. That's not working. No, to nie działa. Co będzie oznaczało angielskie wyrażenie? That's not what I expected. That's not what I expected. No, nie tego się spodziewałam. Dobra. A co będzie oznaczało wyrażenie? That's not true. That's not true. Ej, to nieprawda.
Cóż będzie oznaczało? That's not how you do it. That's not how you do it. No tak, tego się tak nie robi. Dobra, i ostatnie wyrażenie. That's not what I meant. That's not what I meant. No nie to miałam na myśli. A teraz na odwrót. Będziemy z polskiego na angielski. Możesz podglądać tablicę, ale możesz przetestować, ile zostało Ci w głowie. Uwaga, jak powiemy po angielsku. A to prawda, to się zgadza, to prawda. That's right. Co, jak to będzie po angielsku? To ja. That's me. Jak powiemy po angielsku? O, ale szkoda. Mamy dwa sposoby. What a pity. Albo what a shame. Dobra. A jak powiemy po angielsku? O, ale miło z twojej strony. O, that's kind of you. Jak powiemy, co nie działa, co się nie sprawdza? That's not working. Jak powiemy, no to nie tego się spodziewałam. That's not what I expected. Jak powiemy po angielsku? Oj, to nieprawda. That's not true. Świetnie. Jak powiemy po angielsku? No nie, tego tak się nie robi. Robi się to inaczej. That's not how you do it. I ostatnie, no nie to miałam na myśli. That's not what I meant. Świetnie, brawo ty. Zachęcam cię bardzo mocno do tego, żeby sobie ten materiał powtarzać, żeby w ciągu tygodnia jeszcze znaleźć czas na to, żeby się przetestować z polskiego na angielski, z angielskiego na polski. A ja widzę się z tobą już w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku serii Łatwo i Powoli, rozmówki u Oli. Do zobaczenia.